Papieros elektroniczny to wynalazek, który zmienił świat palacza. Pomaga zredukować koszty oraz zapewnia niespotykany dotąd komfort palenia. E-papierosy, bo tak brzmi ich skrótowa nazwa, są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Rewolucja w świecie palacza? Bez najmniejszych wątpliwości. Ale z czego składa się e-papieros? Choć typów elektronicznych papierosów jest naprawdę wiele, to ich konstrukcja jest podobna. Zasobnik płynu nikotynowego, bateria oraz grzałka. Cały proces palenia polega na tym, że e-papieros za pomocą zasilanej przez baterię grzałki rozgrzewa i odparowuje płyn nikotynowy znajdujący się w zasobniku. Powstaje mgiełka, która nie zawiera substancji smolistych oraz tlenku węgla. Ale przejdźmy do konkretów. Dlaczego e-papierosy? Paczka zwykłych papierosów kosztuje około 14 zł. To dużo. Jej odpowiednik w e-papierosie wielokrotnego użytku to tylko 2-3 zł. Takie papierosy uzupełniamy płynami nikotynowymi, czy liquidami. Jeden 10-ml liquid to odpowiednik 7 paczek standardowych papierosów. Co miesiąc w Twojej kieszeni pozostaje mniej więcej 300 zł. Sporo. Nasze liquidy są badane przez wyspecjalizowane instytucje, m.in. E-Smoking Institute. Badania laboratoryjne dowodzą bez żadnych wątpliwości, że e-papierosy nie zawierają substancji smolistych oraz tlenku węgla. Dlaczego to tak istotne? To właśnie te składniki odpowiadają za choroby układu krążenia i choroby nowotworowe u palacza. E-papierosy to po prostu zdrowszy tryb życia. Aby zapalić e-papierosa, nie potrzebujesz zapałek, zapalniczki i tym podobnych urządzeń. Po prostu palisz. E-papierosy nie śmierdzą tytoniowym dymem, nie psują zapachu ubrań, dłoni czy tapicerki w Twoim samochodzie. Co ważne, możesz z nich korzystać w miejscach objętych zakazem palenia tytoniu, ponieważ mgiełka nie przeszkadza osobom z Twojego otoczenia, ani nie naraża ich na bierne palenie. E-papieros jednorazowy Mild One lub Provoke Verge to równowartość około 20 zwykłych papierosów. Wystarczy otworzyć pudełko, wyjąć urządzenie, zdjąć ochraniacz i już można palić. Pamiętaj, że e-papierosów jednorazowych nie można napełniać ponownie. E-papierosy jednorazowe Mild są dostępne w dwóch smakach, tytoniowym i mentolowym. Mild to pierwsza i najpopularniejsza marka e-papierosów w Polsce. E-papierosy jednorazowe Provoke również są dostępne w dwóch smakach, napoju energetycznego i mentolowym. To e-papierosy dla osób, które poszukują nowych smaków i doznań. E-papierosy wielokrotnego użytku to produkty wyjątkowe. Przede wszystkim korzystanie z nich to spora ulga dla domowego budżetu, nawet powyżej 300 zł miesięcznie. Rocznie mówimy o oszczędności wynoszącej grubo ponad 3000 zł. To wystarczy na luksusowe wakacje w ciepłych krajach. E-papierosa wielokrotnego użytku uzupełniamy płynem nikotynowym, czyli liquidem. Warto pamiętać, że liquidy P1 i Mild różnią się zawartością nikotyny. Jeśli zmienia się smak e-papierosa wielokrotnego użytku, należy sprawdzić, czy zespół grzewczy jest odpowiednio nasączony liquidem. Jeśli e-papieros wytwarza mniej dymu niż do tej pory, należy wymienić grzałkę. Zestawy dostępne w sieci Żabka to Mild Master, Mild Light i P1. W każdym z zestawów znajduje się jeden e-papieros. E-papieros składa się z baterii i kliromizera. Co to jest? Kliromizer to urządzenie, które składa się z pojemnika na płyn nikotynowy, ustnika i grzałki. W zestawach z e-papierosami wielokrotnego użytku znajduje się też ładowarka USB, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Żeby naładować e-papierosa, należy wkręcić urządzenie do ładowarki USB, którą podłączamy na przykład do komputera. Szczegóły dotyczące ładowania i użytkowania e-papierosów znajdują się w instrukcji obsługi, dołączonej do każdego z zestawów. W zestawach Mild Master i Mild Light dodatkowo znajduje się wtyczka do ładowarki USB. Umożliwia ona ładowanie e-papierosa w zwyczajnym gniazdku elektrycznym.
E-papierosy z serii Milt to produkty wyjątkowe. Milt Master jest eleganckim e-papierosem z bardzo wytrzymałą baterią. Nic zatem dziwnego, że jest to jeden z najpopularniejszych e-papierosów w Polsce. Milt Light z kolei jest papierosem dla ludzi ceniących nowoczesny wygląd. To e-papieros lekki i wyjątkowo poręczny. E-papierosy Milt włączamy i wyłączamy poprzez pięciokrotne naciśnięcie przycisku baterii. W zestawach Milt nie ma liquidu. Trzeba go dokupić przed pierwszym użyciem. Napełnianie e-papierosów z linii Milt liquidem jest bardzo proste. Wystarczy odkręcić ustnik w klirometrze i ostrożnie, pochylając buteleczkę z liquidem, nalewać płyn nikotynowy do zbiorniczka. Uważajcie, żeby nie wlewać płynu w centralny otwór. Po nalaniu odpowiedniej ilości liquidu należy z powrotem przykręcić ustnik. Warto odczekać parę chwil, żeby płyn równomiernie nasączył urządzenie lub poturlać e-papierosa w dłoniach. A jak wygląda w Mildzie wymiana grzałki? Grzałkę należy zmienić, kiedy e-papieros wydziela mniej dymu niż do tej pory lub e-palenie bardzo zmienia smak. Żeby wymienić grzałkę, wystarczy wykręcić cały klirometer, a następnie odkręcić srebrny pierścień u nasady. Wymieniamy grzałkę i gotowe. P1 to wytrzymały e-papieros o wysokiej jakości i w korzystnej cenie. Będzie dobrym wyborem dla tych, którzy chcą spróbować e-palenia za niewielkie pieniądze. Zestaw P1 nie zawiera liquidu, więc przed pierwszym użyciem należy dokupić płyn nikotynowy. Żeby napełnić e-papierosa P1 liquidem, należy odkręcić cały klirometer i ustawić go lekko pod kątem ustnikiem do dołu. Następnie należy odkręcić grzałkę i ostrożnie, po ściankach, wlewać liquid do zbiorniczka. Uwaga! Nie należy kierować płynu nikotynowego w centralny otwór. Po uzupełnieniu e-papierosa liquidem należy z powrotem skręcić ze sobą wszystkie elementy urządzenia. Przed rozpoczęciem e-palenia warto odczekać parę chwil, aby płyn równomiernie nasączył urządzenie. Można też oczywiście poturlać e-papierosa w dłoniach. Jak wymienić grzałkę w e-papierosie P1? Należy wykręcić klirometer, a następnie odkręcić srebrny pierścień i po prostu wymienić grzałkę. Później wystarczy skręcić ze sobą wszystkie elementy e-papierosa. P1 włącza i wyłącza pięciokrotne naciśnięcie przycisku baterii. Na prawym skrzydle ekspozytora powinny znaleźć się zestawy Milt Light na górze i P1 na dole. Na lewym skrzydle u góry wieszamy e-papierosa Milt Master. Poniżej znajduje się kieszonka, którą uzupełniamy ulotkami. Każda z półek ekspozytora zawiera dwa produkty. Na trzech górnych półkach wykładamy płyny nikotynowe, czyli liquidy, które służą do napełniania e-papierosów wielokrotnego użytku. Na górną półkę wkładamy liquidy Milt Tobacco oraz liquidy Milt Menthol. Na półce drugiej od góry wkładamy liquidy Milt Sherry i liquidy Milt Vanilla. Warto pamiętać, że liquidy Milt są nie tylko wydajne, lecz wyróżniają się wyjątkowym smakiem oraz aromatem. Na kolejną półkę, od lewej strony, wkładamy liquidy P1 o smaku tytoniowym. Następnie liquidy miętowe. Liquidy P1 to płyny nikotynowe w całości wyprodukowane w Polsce. Dolna półka przeznaczona jest na wymienne grzałki. Od lewej grzałki Milt pasujące do zestawów Milt Master i Milt Light. Po prawej grzałki do e-papierosa P1. Informacje na temat e-papierosów znajdziesz też w poradniku sprzedawcy. Ta poręczna książeczka pozwoli Ci szybko przypomnieć sobie najważniejsze fakty dotyczące elektronicznych papierosów oraz odpowiedzieć na każde pytanie klienta. Pamiętaj, że e-papierosy są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. E-papierosowa rewolucja to walka o zdrowie, wygodę i oszczędności dla każdego palacza.